Na łamach naszego podcastu przebyliśmy już długą drogę, przechodząc od tego, co pod ziemią, aż gdzieś wysoko po otchłanie kosmosu. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o tym, co na powierzchni, bowiem można by rzec, że i mam nadzieję, że pan profesor nie obrazi się za taki wstęp, że dzisiaj naszym gościem jest człowiek, który zajmuje się tym, co w trawie piszczy. Pan profesor Arkadiusz Nowak jest naszym gościem. My dzisiaj po raz kolejny zadamy pytanie nasze sztandarowe: Co słychać w nauce? I tłumacząc ten, ten wstęp, pan profesor jest wicedyrektorem do spraw naukowych Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. I między innymi o tej instytucji dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznijmy w takim razie od samej idei, samej instytucji Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Po co powstał ogród botaniczny, ogród botaniczny? Do czego on służy? Hmm, może powiem tak. Około 7000 lat temu, jak wiemy, Adam i Ewa zostali umiejscowieni przez nasze europejskie cywilizacje, czy w ogóle ludzkie cywilizacje, w ogrodzie. To był ten tak zwany raj, drzewo mądrości. Wiemy dzisiaj, że prawdopodobnie był to gaj pistacjowy, że były tam granaty. Krótko mówiąc, taka irano-turańska roślinność, bardzo owocowa, z wieloma gatunkami drzew, krzewów, przydatnych człowiekowi, miejsce wypoczynku, miejsce także bezpiecznego schronienia. Bo jak wiemy, wyewoluowaliśmy na sawannie afrykańskiej i tam przed drapieżnikami chowaliśmy się na drzewie, więc te drzewa musiały być obecne. Już w cywilizacjach sumeryjskich, babilońskich, perskich, medyterańskich, zawsze ogród był częścią domostwa. Zawsze z tyłu był, nazywaliśmy go różnie sadem, ogrodem, parkiem zieleni. W miastach budowaliśmy tego typu te obiekty, jak ogrody czy parki. Krótko mówiąc, mamy to we krwi to jest zakodowane w naszym ludzkim genotypie. Stąd Ludzie potrzebują ogrodów botanicznych. Mhm. Mówi się w wielu piosenkach, pamiętajmy o ogrodach, bo tam czujemy się dobrze. Jest to miejsce rekreacji, wypoczynku, ale także miejsce poznania świata, poznania, poznania wielu różnych funkcji, które dzisiejsze społeczeństwa realizują i pełnią. Dla naszego ogrodu w szczególności funkcją taką ważną jest bycie interfejsem. Między akademią właśnie, czyli naukowcami, i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o instytutu biologiczne, mm -hmm. a społeczeństwem. Jest to miejsce, platforma, scena, gdzie możemy zaprosić około stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi rocznie, bo tylu, tyle osób odwiedza nas w powsinie i pokazywać nie tylko piękno roślin, różnorodność gatunków, ale możemy też im pokazywać. To, co robią naukowcy w Instytucie Biochemii i Biofizyki, w Instytucie Fizjologii Roślin w Krakowie, nie nieodległym od naszego studia, w wielu, wielu instytutach, łącznie około 70. Czyli interfejs, społeczeństwo, nauka. Czyli budujemy raj na Ziemi. Mam nadzieję, że Święty Augustyn się nie obrazi za to. Natomiast do czego w takim razie ten ogród botaniczny może posłużyć? Tutaj pytam o konkretne projekty, które są realizowane, bo to co pan profesor powiedział o funkcji właśnie rekreacyjnej wydaje mi się jest dość zrozumiałe dla wszystkich, a czym jeszcze to miejsce żyje na co dzień? Naszym głównym zadaniem oczywiście jest prowadzenie badań naukowych w zakresie rozpoznania i ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności różnorodności florystycznej. No to jest oczywista oczywistość. Generalnie w ogrodzie botanicznym pracują botanicy. Jeżeli jest to ogród botaniczny Akademii Nauk, są to botanicy, którzy zajmują się nauką. W naszym ogrodzie jest kilka zespołów badawczych zajmujących się na przykład Florą Polski. Ta część zajmuje się identyfikacją gatunków zagrożonych wyginięciem w naszym kraju. I zabezpieczeniem, w szczególności w tak zwanej formule ex situ, czyli poza miejscem naturalnego występowania, bo to jest domena ochrony przyrody administracyjnej, zarządczej w państwie. Ta, ta część to są rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe. Natomiast w wielu sytuacjach nie możemy skutecznie chronić in situ. W związku z tym musimy na przykład zebrać diaspory, nasiona, zabezpieczyć w kryobanku. Stąd u nas jest Wielki Bank Nasion, Bank. Gdzie zamrażamy nasiona na wieki. Zakładamy, że na wieki, ale z tych nasion możemy czasem skorzystać, więc próbujemy przeprowadzić wschody, przeprowadzić rozwój rośliny, przekładamy przesadzamy ją potem na grządki, na rabaty i nadmiar tych roślin możemy z powrotem oddać przyrodzie. To jest ta pierwsza część. Druga część to jest zespół biotechnologii. Mhm. W tym zespole zajmujemy się różnymi aspektami rozwojowymi roślin, w szczególności paprociami drzewiastymi. Jest taki gatunek subtropikalnej paproci delgadi i stanowi ona modelowy organizm dla naszych badań poświęconych embryogenezie. Trzecia grupa to, są, to jest badanie drzew, anatomii drzew, funkcjonowania drzew Badanie odporności drzew, na przykład miejskich, na stres solny, na zanieczyszczenia. No i moja grupa zajmuje się głównie bioróżnorodnością środkowej Azji, a w szczególności różnorodnością na poziomie beta, czyli nie, nie lokalną liczbą gatunków, tylko różnorodnością typów roślinności. Jeżeli wokół Krakowa mamy powiedzmy około 20-30 typów roślinności, mamy łąki wilgotne, łąki suche, mm. mamy lasy liściaste i one są dalej dzielone na kolejne typy i podtypy, no to właśnie w środkowej Azji okazało się że takiego podziału nie ma, a on jest kluczowy do rozpoznania, co jest rzadkie, jaka jest dynamika tych typów i to jest podstawa do skutecznej ochrony właśnie tych typów, ponieważ środkowa Azja jest obszarem jest tak zwanym hotspotem różnorodności biologicznej świata. Jednym z 37 w tej chwili hotspotów, podobnie jak Madagaskar, jak, jak Sumatra i wiele innych. I co to oznacza, że jest hotspotem biologicznym? Czyli jest najważniejszym miejscem na Ziemi z punktu widzenia bogactwa gatunkowego mhm. i bogactwa ekosystemowego. No w Polsce nie ma takich hotspotów, prawda? Jedyny europejski, jaki jest, to jest obszar śródziemnomorski. Czyli fragmenty Hiszpanii, Włoch, Grecji, no bo tutaj mamy Unię Europejską. Natomiast na świecie jest takich hotspotów 37. Tak jak mówiłem, Madagaskar, Andy, tropikalne rejony południowo-wschodniej Azji, na przykład. Jednym z tych hotspotów jest Środkowa Azja. Mało tego, ten obszar został wyróżniony także w jeszcze jednym rankingu. Obszarów, które wymagają większej intensywności badań, większego, lepszego rozpoznania, żeby skutecznie ochronić przyrodę i bogactwo tego terenu. I jest wymieniony wśród 10 takich obszarów. Mhm. To był powód, dla którego w 2005 roku, kiedy szukaliśmy takiego obszaru badawczego, właśnie to był powód wybrania Środkowej Azji, czyli głównie Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu na miejsce naszej eksploracji. To robimy w tej chwili w naszym ogrodzie botanicznym. W początku o tej współpracy właśnie z terenami Azji jeszcze porozmawiamy, i do tego będę chciał zadać kilka pytań, ale chciałbym, żeby jeszcze na samym początku odpowiedział nam Pan profesor na pytanie, które z pewnością Panu wyda się dość oczywiste, natomiast myślę, że jest ważne dla całej tej naszej rozmowy. Dlaczego ta misja realizowana przez botaników, realizowana właśnie przez ogród botaniczny w Powsinie, chociażby, jest ważna dla nas jako dla społeczeństwa, dla nas jako dla całej populacji? Hey. Ja zawsze mając takie pytanie zadawane przez studentów, czasem też przez członków mojej rodziny, którzy powątpiewają w sens tak ciężkiej pracy, która jest w ogóle jakby niemierzalna, albo niewymierna, czy nie, nie, niemierzalna w sensie także nakładu, prawda? Bo no, siedzimy przy tych komputerach czy w terenie od rana do wieczora właściwie nie ma u nas tygodnia pracy, tak zwanego. Hmm. Nie ma, że jest niedziela czy sobota. Po prostu przychodzi 10 maili, trzeba coś zrobić, jechać w teren. Odpowiadam w ten sposób. <laughs> Jeśli popatrzymy na cywilizację perską, sumeryjską, Babilon, Dolinę Wielkiego Indusu sprzed kilku tysięcy lat, albo bliższe nam cywilizacje rzymskie czy greckie, albo z ostatnich lat Syrię okazuje się, że ci, co nie szanowali przyrody, zawsze kończyli bardzo źle. Te cywilizacje, te społeczeństwa, te gospodarki kompletnie się rozpadały. Zostawały z nich ruiny, i dlatego właśnie człowiek od zarania swojego istnienia zawsze miał jakiś szacunek do przyrody, wiedział czym to grozi. Musi być zawsze odpowiedzialna grupa osób, która w sposób profesjonalny będzie dawała szansę społeczeństwu, aby kolejne pokolenie mogło czerpać z porównywalnego zasobu. Jeżeli Grupa ludzi, która jest zainteresowana głównie eksploatacją, tak? hmm. na przykład tym, żeby wprowadzać kolejne mody, nic z innego jak zwiększanie eksploatacji. Zdominuje rynek, gospodarkę, zachowania społeczne, no to jest bardzo źle. To prędzej czy później skończymy tak, jak skończyli Persowie, starożytni Grecy i starożytni Rzymianie. Wtedy oznaczało to oczywiście wycinkę lasów, zniszczenie gleby poprzez niewłaściwą irygację. W końcu ograniczenie zasobów przy zmianach klimatycznych, bo jeszcze dodatkowy stresor musi dojść, a przypominam, że mamy właśnie taką sytuację. Prawda? Wystarczy, że o jeden stopień podniosła się temperatura w Syrii w ostatnich 25 latach, i przy dosyć dużej dynamice demograficznej okazało się, że liczba ziemi zdatnej pod uprawę na skutek dezertyfikacji ograniczona została o 20%. I to już spowodowało takie niepokoje społeczne, że kraj jest całkowicie zrujnowany. W porządku. To zdecydowanie buduje obraz ważnej misji w takim razie dla, dla całego społeczeństwa. Chciałbym jeszcze, żebyśmy zostali w temacie Ogrodu Botanicznego i potem przeszli dalej. Dlatego moje pytanie brzmi: w jaki sposób ta praca otwarta ogrodu botanicznego i też kwestia osób zwiedzających, potencjalnie odbiorców państwa pracy, dzisiaj jest realizowana w trakcie, w trakcie lockdownu, w trakcie pandemii? No w różny sposób i tu chyba nie będę szczególnie odkrywczy, jeśli powiem, że staramy się przejść na platformy cyfrowe. Staramy się właśnie w tej chwili, modernizujemy naszą stronę internetową. Czy właśnie w jakiś konkretny sposób to przejście jest realizowane? Oczywiście y, wszystkie seminaria, konferencje, no, wiadomo, są platformy, tak, komunikujemy się przy pomocy Microsoft Teamsów, Zoomów i tak dalej, i tak dalej. Przebudowujemy stronę internetową, żeby więcej informacji w postaci obrazów trafiało do naszego odbiorcy. Y, staramy się oczywiście także zapraszać na teren ogrodu. Na szczęście ogród botaniczny jest to obszar otwarty, mm. gdzie jest bardzo dużo miejsca. Nasz ogród to jest około 40 hektarów. W związku z tym, nawet jeżeli zamkniemy obiekty zamknięte, budynki i szklarnie, to i tak zostaje piękna przestrzeń do tego, aby ludzie się w niej poczuli dobrze. I wychodzimy z edukacją i z projektami edukacyjnymi z budynków na grządki, na rabaty, na skalniaki. Dzięki temu. No, oczywiście zmalała nam liczba odwiedzających, ale nie do zera. Mm -hmm. Mimo, że bywamy, czy byliśmy przez jakiś czas zamknięci w całkowitym lockdownie wiosennym, to jednak bardzo szybko nastąpiło odbicie i widać, że ludzie w okolicy Warszawy bardzo potrzebują takiego miejsca jak piękna przestrzeń zieleni z ciekawymi gatunkami roślin i opowieścią o nich, bo to bardzo ważne, żeby. Nie tylko widzieć, że coś jest piękne, bo piękny może być też gatunek amerykański, mm -hmm. jakiś egzot z tropików, to jest kwestia gustu, tak? Niektórym ludziom podobają się kwiaty symetryczne, promieniste, innym grzbieciste, jednym niebieskie, drugim czerwone. My raczej chcemy epatować ludzi opowieściami o tym, jak ta roślina jest ciekawa, jak ona wyewoluowała, co dała ludzkości. Dlaczego jest tak zagrożona, jak ją można uratować? To są te wartości dodane, które ogród botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej niesie w swoim przekazie dla odwiedzających. W porządku. W takim razie, panie profesorze, coś, co zostało już tutaj poruszone. Sam pan przed chwilką powiedział, że praca botaniczna nie, nie trwa 8 godzin dziennie, nie wygląda tak jak tak jak standardowo to, to rozumiemy. Jak w takim razie botanicy pracują? Jeśli miałby Pan nam trochę przybliżyć ten, ten styl pracy, prowadzenia także badań. I domyślam się, że nie jest, to, nie jest to łatwy kawałek chleba. Botanicy przede wszystkim pracują w różny sposób, bo mamy subdyscypliny. Ja reprezentuję tak zwanych kaloszowców, mhm. ale jest też duża grupa tak zwanych fartuchowców. I czym są te grupy? Fartuchowcy generalnie zajmują się eksperymentowaniem w laboratoriach i sprawdzaniem fizjologii, biologii roślin, anatomii roślin, podłożem molekularnym jakichś zjawisk w roślinach w laboratoriach. Mhm. Używają sekwencjonerów, izolują, namnażają, amplifikują genomy, badają reakcje na różnego rodzaju stresory, wkładają rośliny do różnych fito. Tronów, komór, kiełkowników i je tam maltretują po to, żeby się dowiedzieć czegoś nowego o roślinie. Kaloszowcy natomiast oczywiście to jest bardzo zgrubny i taki pospolity podział kaloszowcy, których ja reprezentuję jak sama nazwa wskazuje generalnie wychodzą w teren w kaloszach, bo bycie botanikiem oznacza najczęściej bardzo trudne do przebycia siedliska bagniska, torfowiska, haszcze, pokrzywy. No, wszystko trzeba przejść. Oczywiście w Środkowej Azji to są z kolei piargi, niebotyczne szczyty, skalice, mm. wielkie rzeki do przebycia, których czasami się nie da przebyć, bo są na przykład w okresie majowym, czerwcowym, są, jest podniesiony poziom wody i na przykład do niektórych naszych terenów badawczych nie da się dostać przez kilka lat z rzędu i jest to duży problem na przykład jak rozliczyć grant. W którym napisało się, że zrobi się transekty w dolinie jak GNOB, a potem się okazuje, a Grant trwa maksymalnie 4 lata, a mhm. potem się okazuje, że przez 5 lat nie możemy tam wjechać, bo poziom wody jest zbyt wysoki. Więc kaloszowcy są obecni w terenie i tam zbierają swoje próby albo je dokumentują. Wykonują na przykład tak zwane zdjęcia fitosocjologiczne, nie mylić się zdjęciem fotograficznym, czyli sprawdzają kompozycję gatunkową i różnorodność lokalną, różnorodność w transektach, czy czy w ogóle w całym krajobrazie roślin, czy zwierząt, ale także oczywiście sprawdzają jaka jest reakcja w terenie na różnego rodzaju zmiany, chociażby zmiany klimatyczne, mm -hmm. przy pomocy komór klimatycznych, chociażby takich terenowych. Potem te dane przynosimy wszyscy, znaczy wnosimy wszyscy do komputera, już obojętnie, czy to jest Kaloszowiec, czy to jest Fartuchowiec. No i Długie wieczory, długie noce, soboty i niedziele analizujemy dane. Bardzo silnie jak w innych dyscyplinach w tej chwili, rozwija się oczywiście botanika czy biologia molekularna, która obfituje w bardzo duże zasoby danych, ale także makroekologia. Bazy nasze, w których my uczestniczymy, jesteśmy konsorcjantami. To są miliony albo nawet dziesiątki milionów pojedynczych jakby rekordów. I z tych danych wychodzą nam różnego rodzaju globalne gradienty, analizy, prawidła, które komunikujemy w naszych publikacjach. W porządku. W takim razie e, chciałbym zapytać o którąś z wypraw badawczych, właśnie. Pan profesor ma ich na koncie naprawdę sporo. Gdybyśmy mogli poznać jakąś historię tak właśnie trochę bardziej od zaplecza, w jaki sposób te, te wyprawy są realizowane od momentu pozyskania grantu, zaplanowania tego, gdzie chcemy się udać, co zbadać, potem dotarcia tam. Wyobrażam sobie, że musi być naprawdę masa tutaj czynników, które trzeba uwzględnić i z którymi też później trzeba się mierzyć już na etapie przeprowadzania tych badań. No to byłaby długa teraz bardzo odpowiedź, ja to spróbuję skrócić. <laughs> Pamiętam 2004 rok, kiedy zorientowaliśmy się, że nie będziemy mieli dobrego uznania w świecie, mm -hmm. jeżeli nie wyjedziemy, no w moim przypadku ze Śląska-Opolskiego. To, to był mój macierzysty region, przytłoczony wielkością ośrodka Wrocławskiego z jednej strony, ośrodka Katowicko-Krakowskiego z drugiej strony. Widziałem, że badając roślinność opolszczyzny, daleko nie zajadę, a w szczególności nie zrobię, nie dostanę grantów, nie, nie zrobię zespołu badawczego. I wtedy zrobiłem sobie taką tabelkę, i w tej tabelce uwzględniłem wiele czynników, takich jak na przykład koszty, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo epidemiologiczne, liczba gatunków, liczba gatunków endemicznych, hmm. liczba botaników profesjonalnych zajmujących się tymi gatunkami. Język użytkowy przez lokalnych ludzi, używany przez lokalnych ludzi, około 10 tego typu kryteriów, i zaproponowałem kilka obszarów badawczych. To była między innymi ziemia ognista, ktoś zaproponował w zespole katedralnym wtedy pamiętam mm. Kamczatkę, czyli daleki wschód Rosji. Ja zaproponowałem środkową Azję. Było też Kongo, była też Patagonia, kilka ważnych hotspotów bioróżnorodności Ziemi. Kiedy przeanalizowaliśmy te wszystkie kryteria i czynniki, wyszło nam ewidentnie, że dla nas, ze względu na to, że znamy rosyjski, że koszty, no, nie jesteśmy zbyt bogatym kraj, krajem, mm -hmm. że liczba gatunków właśnie jest wybitna w tym obszarze, szczególnie gatunków endemicznych, czyli takich, które tylko tam występują i nigdzie indziej, że rozumiemy filozofię tzw. homo sovieticus. Osoby członkowie zespołu to z reguły osoby w moim wieku, które pamiętają PRL i wiemy, jak zachowywać się w niektórych trudnych sytuacjach. Mówię tu głównie o łapówkach. Uznaliśmy, że to jest najważniejszy obszar dla nas i tu będzie najbardziej efektywna nasza praca. No i tak też się stało. Od tego czasu organizowaliśmy wyprawy, i oczywiście ten kraj zaskoczył nas wszystkich. Mówię o Tadżykistanie, ale potem hmm. też Kirgistanie i Uzbekistanie. No dużo by opowiadać o, o tych zapachach, o tych sytuacjach z kierowcami, o tych sytuacjach z reprezentantami aparatu bezpieczeństwa. Powiem tylko tyle: że wpadaliśmy do rzek, byliśmy uwięzieni w, w areszcie, byliśmy oskarżani o nieprawdopodobne rzeczy. Byliśmy też na piedestale doceniani przez szefów Tadżyckiej Akademii Nauk. Podpisywaliśmy umowy z najważniejszymi jednostkami badawczymi tego kraju. Jesteśmy w jednej minucie zachwyceni i po prostu wbici w ziemię wspaniałością przyrody, ale też ludzi mieszkających w tych rozrzuconych po wysokich górach Pamiro-Awaju i Tienszanu wioskach, ale w drugiej minucie przerażeni. Niemożnością wykonania prostej czynności, takiej jak na przykład kupienie paliwa do samochodu. Prawda? Więc takich sytuacji jest mnóstwo. Jest to kraj kontrastów to są kraje kontrastów są to bardzo ciekawe regiony także pod względem kulturowym, i wciąż dla nas nie w pełni zrozumiałe. Trudno sobie wyobrazić jakby pasterski lud, który jednak ma bardzo długą historię, i kiedy w Polsce jeszcze nie było nic nie było nawet ziemianek to Tadżycy w Królestwie Baktrii i w Królestwie Sogdiany byli na poziomie razem z Persami, no daleko powyżej dzisiejszej Grecji czy, czy starożytnego Rzymu. Więc to jest bardzo dumny naród, który pamięta swoje największe osiągnięcia. Każdy niemal Tadżyk doskonale wie, skąd się wywodzi medycyna i dlaczego medycyna się tak nazywa. W Europie to, to my nie wiemy, jesteśmy ignorantami pod tym względem. Medycyna nazywa się medycyną, dlatego że pierwszym, najważniejszym medykiem, tadżykiem, urodzonym w Bucharze, był, jak to mówią tadżycy, Ebdisina. Od tego słowa, Ebdisina, od jego nazwy pochodzi nazwa medycyna. My go nazywamy aviceną, czy mhm. aviceną, prawda? pierwszy no, nowożytny, czy, czy taki nowoczesny lekarz, yy, yy, który, który, o którym widzimy w Wikipedii, że to właściwie on, a nie Paracelsus, Choć wcześniejszy był Arystoteles, ale to on stworzył podwaliny nowoczesnej medycyny, także epidemiologii. To on wpadł na pomysł na przykład kwarantanny. Ja miałem takie pytanie przygotowane: czy praca botanika w takim razie jest czymś porównywalnym z pracą archeologów, tego typu klimatami? Natomiast no, z tego, co pan profesor mówi, to momentami przypomina nawet jakieś akcje agentów specjalnych, żeby dotrzeć tam, gdzie faktycznie człowiek chce się znaleźć i te badania prowadzić. A propos archeologii, no jest paleobotanika taka dyscyplina, akurat właśnie ośrodek krakowski jest jednym z najlepszych na świecie. Tutaj możemy rozpoznać dzięki pyłkom, ale mm. też dzięki właśnie pozostałościom roślinnym w wykopaliskach archeologicznych, jak roślinność wyglądała i jak była użytkowana przed wiekami. Dowiadujemy się właśnie o tym tak zwanym raju z takich odkryć archeobotanicznych, chociażby w okolicach Bagdadu, w dzisiejszym Iraku, czy właśnie w Iranie. A druga rzecz to jest taka, że rzeczywiście botanicy, no niezwykle zróżnicowani, muszą czerpać z różnych innych dyscyplin. Mm -hmm. Muszą czerpać z geologii, muszą czerpać z geografii, czasem muszą czerpać z nauk społecznych. Ci, którzy są kaloszowcami i wybierają się w takie strony świata jak Środkowa Azja, z pewnością to są ludzie przygody. Ja tutaj warto wspomnieć. Prekursora polskich badań botanicznych i przyrodniczych w środkowej Azji to był Leon Barszczewski, zapomniana zupełnie postać. Mm -hmm. Człowiek o życiorysie hollywoodzkim, który urodził się pod Warszawą, mieszkał tam przez kilkanaście lat, zbierał wszystko dookoła, muszelki, roślinki wokół Warszawy, pozbierał dokumentnie wszystko, zrobił fantastyczne kolekcje. Ale potem w nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, a głównie przez powstanie styczniowe, tak, w 1800. 61, 1961 dobrze mm. pamiętam, roku, stracił braci, musieli się przeprowadzić na Ukrainę, potem został sierotą, zmarł ojciec, zmarła matka, został sam. Miał pasję przyrodnika i odkrywcy i takiego globtrotera. W związku z tym zrekrutował się do armii carskiej, ale od razu poprosił, że chce jechać do Środkowej Azji. Dostał taki przydział, pojechał do Samarkandy. I był jednym z najwybitniejszych badaczy lodowców, Dolin, udokumentował na wielu fotografiach. Koniec XIX wieku w Środkowej Azji, kiedy ten kraj był zupełnie dziewiczy i pierwotny, tak pod względem etnograficznym, pod względem botanicznym, pod względem faunistycznym, wieloma względami. Eksplorował oczywiście bez armii i nie w mundurze, raczej z przewodnikiem tubylcem. Które też został utrwalony na zdjęciach, to był nasz prekursor. My po 120 latach chodzimy tymi samymi dolinami, a patrząc na fotografię Barzewskiego, mam wrażenie często, że stoimy z aparatem na tych samych kamieniach, na których on stał i robił zdjęcie w dolinie pasu Dari, Jaknoba, Hisaru, Darwazu i tak dalej, i tak dalej. W porządku. Ale to z tym też idzie taka myśl, że Botanicy, a przynajmniej tacy, którzy decydują się na wyprawy badawcze, tacy jak pan profesor, muszą zdecydowanie też liczyć się z pewnym ciężarem, z pewnymi kosztami, które to za sobą niesie. To nie jest właśnie taka praca, którą zostawia się w laboratorium i wraca do domu. Jak to w pana przypadku właśnie wygląda? Czy, czy to jest? Pewien element właśnie pracy, coś z czym Pan już jest pogodzony, że, że czasem trzeba się poświęcić, czasem te wyprawy właśnie tak wyglądają, tyle trwają, to jest... Po prostu gdzieś tam część tej życia, tego życia, tej pasji. W przypadku botaników kaloszowców jest pewien kłopot na starcie, ponieważ no, polskie państwo w tym zakresie jest zdecydowanie niechętne, jeżeli chodzi o finansowanie. Jest to pewna nisza też. Nie wiem, czy, czy tutaj dobrze się określę, jeśli powiem o, o botanicy w taki sposób. Natomiast właśnie jak finansowanie tej niszy i, i patrzenie na tego typu badania wygląda. Tak. To jest ciekawe, bo Polacy kochają kwiaty, kochają rośliny, tak? Na pogrzeby, na chrzciny, na imieniny, na urodziny. No wszędzie te kwiaty targają ze sobą. Mhm. Ale kiedy mają finansować botanikę, no to jakby są inne priorytety, prawda? Mhm. No jest to z jednej strony przykre, ale no ja się już pogodziłem z tą sytuacją. Pogodziłem się z nią zresztą zaraz po skończeniu studiów, kiedy widziałem, że bez inwestycji. Nie będę w stanie tego typu eksploracji prowadzić. Więc wydaje mi się, że wciąż jest taka sytuacja, że bardzo trudno młodemu badaczowi, jeżeli nie jest członkiem większego zespołu, który już się przebił, samodzielnie być tego typu odkrywcą i prowadzić tego typu projekty. Przy wskaźnikach, które są osiągane w takich dyscyplinach, jak na przykład właśnie Geobotanika, mówię o cytowalności, parametrach y y y publikacji, no, nie jest możliwe uzyskiwanie grantów np. z NCN-u czy NCBIR-u. Jest to bardzo, bardzo trudne. Ale no, dlatego moje pokolenie jest tu odpowiedzialne za to, żeby stworzyć zespoły, które będą rekrutowały tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście mają potencjał i my właśnie tym ludziom musimy dać szansę. Ja takiej szansy nie miałem i moja historia jest zupełnie wyjątkowa. Po prostu musiałem płacić sam. I pamiętam wyprawy do Uzbekistanu czy Tadżykistanu, które w ciągu roku kosztowały mnie no, wtedy to było około 12 tysięcy złotych, ale to było moich, chyba to była moja cała roczna pensja. Więc trzeba było zarobić gdzieś pieniądze poza nauką, poza uczelnią, na różnego rodzaju ekspertyzach, fuchach, dorabianiu, tak zwanym, po to, żeby móc prowadzić badania. Przykre, ale tak to rzeczywiście wyglądało. Przez pierwszych kilka lat byliśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie i naszych rodziców. Którzy no też niekoniecznie podzielali tą pasję. Potem dopiero przyszły pierwsze granty, i to były z reguły niewielkie granty, ale no kula ruszyła, ponieważ te badania okazały się skuteczne w sensie publikacyjnym. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie to była inwestycja na zdjęcia. Zdecydowanie. Samym ale to chyba jakoś szczególnie wyjątkowe w tym kraju nie jest. Moim zdaniem, we wszystkich dziedzinach życia w naszym kraju, no wciąż na dorobku, wciąż jednak hmm. stosunkowo biednego w porównaniu do krajów bogatych. My wciąż jednak musimy zainwestować i wylegitymować się z naszej determinacji. Więc ta, ta legityma, legitymizacja tej naszej determinacji, naszej pasji, jeżeli to nie jest działalność bardzo dochodowa, taka na froncie, powiedzmy, nowych rzeczy w świecie w ogóle, mówię tu na przykład o medycynie kosmetycznej, tak, mhm. czy jakiejś tego typu działalności, to zawsze ta inwestycja musi być. Tak samo jest z nauką, mimo że pracuje się w Akademii Nauk, czy pracuje się w na uniwersytecie. Natomiast po 10-15 latach daje to efekt. Po pierwsze awansowy, co zmienia sytuację, pozycjonowanie w społeczeństwie, w drabince społecznej, ale także drabince płac, mhm. ale potem daje też szansę stworzenia pewnego parasolu dla większego zespołu badawczego. I tutaj wchodzą, tu wchodzi kolejna bardzo ważna cecha każdego naukowca, mianowicie kompetencje do umiejętności rozmawiania z kolejnym pokoleniem młodych badaczy na przykład. Tak? Ta komunikacja i przekazywanie swojej pasji, przekazywanie informacji, że OK, tu się wszędzie pali, ale ten kawałek jest świetny i to nas zainteresuje, prawda? I mimo wszystko musimy się tam rzucić w ten ogień. Mhm. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, aby nam się to udało, w szczególności właśnie w Powsinie, w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk. Mamy doskonałe wsparcie bardzo szybko reformującej się Akademii w sensie mentalnym. I w sensie takim organizacyjnym, i chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku prezes polskiej Akademii Nauk odwiedził Tadżykistan. Podpisaliśmy nowe umowy. Snujemy bardzo odważne i daleko idące plany utworzenia stacji badawczej, palskiej stacji badawczej polskiej Akademii Nauk. Także mam nadzieję, że to będzie kusiło młodych badaczy z Polski czy z zagranicy i ten. Temat środkowoatetycki będzie się dalej rozwijał. A w takim razie, sama sytuacja dzisiaj, właśnie młodych badaczy w Polsce. Jak wygląda samo zainteresowanie botaniką, badaniami botanicznymi w naszym kraju? Zainteresowanie jest bardzo duże. To znaczy, kiedy my pokazujemy na festiwalach nauki, na dniach, nocach muzeów, czy, mhm. czy zielonych. Zainteresowanie jest ogromne. To jest tak jak z astronomią. Tak? To jest patrzenie w wielkie bogactwo przyrody, w niezwykłe zróżnicowanie roślin i roślinności, niesamowite procesy, ciekawe zjawiska. Ludzie tłumnie wchodzą do naszych gabinetów, zielników, laboratoriów, a jeszcze tłumniej chcieliby pojechać z nami na takie wyprawy. Mm -hmm. Kiedy. Opowiada się o, o kraju niewielkim, bo to jedna trzecia Polski. Mówi się, że od 300 metrów nad poziomem morza, gdzie żyją tygrysy i hieny pręgowane, w ciągu dwóch godzin możemy być już na wysokości 6000 metrów na przełęczach no, himalajskiej skali I, i przechodzimy od tropików do, do lodowatych, tybetańskich klimatów. To ludzie naprawdę są bardzo otwarci i są bardzo zainteresowani. No ale potem przychodzi brutalna prawda. Niestety w Polsce dla tego typu pasji mamy bardzo mało etatów, bardzo mało miejsca. To moje pytanie w takim razie brzmi, czy pan profesor ma jakąś swoją diagnozę tego, z czego wynika właśnie to niskie zainteresowanie i to, co już wcześniej tutaj padło, to, że nie jesteśmy skorzy finansować botanikę. Czy to jest kwestia niezrozumienia właśnie tej szerszej misji i znaczenia pracy botaników, czy to jest po prostu kwestia y, ograniczonych zasobów y, polskiego państwa? To jest moim zdaniem kwestia miejsca w, na drodze rozwoju cywilizacji naszego państwa i naszego narodu. Mhm. Jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Oczywiście przeżywaliśmy w ostatnich latach bardzo szybki rozwój y, nauki, y, wprowadzaliśmy wiele nowych rozwiązań, być może czasem wręcz za szybko mhm. i nie wszyscy członkowie naszego społeczeństwa. Czuli się komfortowo z tą prędkością. Nie wszyscy, ja też mam powiem szczerze, no już też swoje lata mam. I kiedy przychodzi mi pamiętać, każdego miesiąca pięć nowych loginów, pięć nowych platform, pięć nowych systemów, czuję się po prostu zasypany tym wszystkim i zmęczony bardzo. Więc wydaje mi się, że po prostu to nie, to nie dlatego, że jesteśmy niezainteresowani, nie rozumiemy. nie. Po prostu nie mamy tego zasobu i nie mamy tej, tej swobody i tej refleksji. Nie mamy dużo wolnego czasu, żeby się tym pasjonować jako hobby, jako zainteresowanie pozazawodowe. Nie mamy zasobu w nauce, w sensie etatów, funduszy, aby więcej młodych ludzi móc w to wciągnąć i wysłać ich w świat prawda, do konkurowania. Raczej to jest tak, że my in wciąż interesujemy, y edukujemy i jesteśmy zasobem mózgów dla krajów bogatszych. Wciąż ta emigracja następuje i w każdym pokoleniu, tak jak 200 lat temu, tak jak i 100 lat temu, tylko że dzisiaj już nie po kolejnych powstaniach i wojnach, mm -hmm. tylko po prostu po kolejnym zawodzie pokoleniowym, tak? że no nie mogliśmy się wyrwać z tych okowów takiego, takich podstawowych potrzeb. Finansowania podstawowych potrzeb, no to znowu to najbardziej aktywne, dynamiczne pokolenie raczej ucieka nam do Niemiec, do Czech, niestety bardzo blisko, a czasem wciąż za ocean. Czy jest, <laughs> przepraszam bardzo, czy jest jednak nadzieja, że cała ta działalność edukacyjna i też prowadzone badania, które, tak jak to widzimy na przykładzie, właśnie badań Azji Środkowej, są czymś wyjątkowym i są bardzo doceniane na świecie, Przyczyniam się do tego, że jednak ten wzrost w Polsce nastąpi. Ja mam nawet pewność, że tak jest. Gdybym tej pewności nie miał, to bym. Po to to wszystko uważam, że to jest odpowiedzialność każdego naukowca. Mamy krytykować, mamy narzekać, ale z drugiej strony musimy robić swoje, bo taka zmiana nie następuje w ciągu 5-10-15 lat. To, co się stało w naszym kraju, mówię tutaj o 123 latach niewoli, tak, eksploatacji, potem dwie wojny, potem PRL, to jest taka strata, taka różnica w stosunku do krajów bogatych, które miały kolonie, rozwijały się, urbanizowały, mm -hmm. rozwijały uniwersytety, że żeby nadrobić ten dwustuletni kluczowy w rozwoju zachodu dyst okres, to trzeba naprawdę dwóch, trzech pokoleń. I ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że krytykując, narzekając, domagając się swojego, czasem wręcz strajkując, muszę powiedzieć, że ja mam no dość radykalne poglądy momentami, i uważam, że czasami trzeba walnąć pięścią w stół. <laughs> Mnie nie przerażają hasła młodych kobiet na ulicach w tej chwili wychodzących, mm -hmm. łącznie z tymi wulgarnymi, bo rozumiem, że w pewnym momencie trzeba huknąć. Więc mamy prawo, moim zdaniem, to robić, natomiast to nie zwalnia nam, nas z odpowiedzialności uczciwej, racjonalnej edukacji, tłumaczenia ludziom, że warto nawet w takim kraju jak nasz kraj. Być po pierwsze uczciwym, po drugie pracowitym, po trzecie wierzyć w siebie, a nie w cuda. I w to, co się robi. Czyli w siebie, prawda? W to, co się robi, Panie. w to co w, szkole, to, co w szkole nas nauczono. Ja chcę naprawdę, jeśli można, taką refleksję życiową już. Uważam, że polska szkoła, niezależnie od tego, jak byli rekrutowani nauczyciele, niezależnie mhm. od tego, czy to był tak jak w moim przypadku PRL. Czy potem ten szybki, dynamiczny rozwój w biedzie, czy potem ten już trochę wolniejszy w bogatszym kraju? Polska szkoła daje równe szanse każdemu obywatelowi do tego, aby zachwycić się jakimś fragmentem tego świata i zorientować się, że uczciwą pracą można do czegoś dojść. Czy jest pan pewien, że każda szkoła? Jestem, jestem pewien. Jestem pewien, domyślam się, że ktoś może mi oczywiście jakiś wyjątek przedstawić. No Mało tego, gdybym po, poszukał gdzieś w pamięci, pewnie bym też znalazł pojedynczych nauczycieli, którzy no, zagalopowali się w swoich refleksjach dotyczących uczciwości albo nieuczciwości. Ale jako nauczyciel, jako edukator, nie powinienem o tych wyjątkach mówić. Mhm. Uważam, że polska szkoła daje tą szansę. Mało tego, no dzisiaj polska szkoła jest obudowana internetem. Wieloma towarzystwami, kołami naukowymi. Ludzie mają mnóstwo możliwości. To jest tylko kwestia, moim zdaniem, w tej chwili przekazu do młodego człowieka: słuchajcie, może niekoniecznie właśnie ta moda mm -hmm. może niekoniecznie Twój nowy smartfon ma tu jakieś znaczenie w Twoim życiu tylko są sprawy fundamentalne, podstawowe. <laughs> I Zadanie nauczyciela, obojętnie botanika, fizyka, polonisty, jest właśnie no, też wychowywać w tym kierunku na obywatela nowoczesnego państwa, gdzie racjonalność, praca, yy, talenty, wykorzystanie talentów no, mają znaczenie i się liczą. Yy, pewnie, że z pewnością państwo musi realizować też funkcję opiekuńczą. I wiadomo, że w momencie, kiedy wszyscy zaczynamy biec w jedną stronę, to nie przybiegniemy na metę razem. Będą pierwsi i będą ostatni. I teraz chodzi też o to, żeby wytłumaczyć tym pierwszym, że są pierwsi, dlatego, że byli też ci w środku i są ci ostatni. Na tym polega budowanie wspólnoty społecznej, lokalnej. No, tego mi trochę brakuje, powiem szczerze, szczególnie w ostatnich latach, że mam wrażenie, że ktoś mówi, że. Tylko ci piersi się liczą, albo że mówi, że ci piersi to są niefajni, najlepsi są ci ostatni, tylko oni, prawda? To trzeba zmienić, to trzeba jakoś znowu uwspólnić. Te zawody muszą dawać wszystkim Friday i przyjemność. Mówię, te zawody życia w naszym kraju. Mhm. I wtedy i w botanice, i w fizyce, i w sprzedaży, i w ekonomii wszędzie będziemy mieli sukcesy. Ja liczę na to, że one będą co najmniej na poziomie Republiki Czeskiej. To jest taki mój życiowy target. Uważam, że to państwo jest znakomicie lepiej zorganizowane i nauka stoi tam na znakomicie wyższym poziomie niż u nas. Natomiast oczywiście fajnie by było, gdyby to był też poziom niemiecki czy brytyjski, żebyśmy w końcu w którymś pokoleniu nie musieli wysyłać najbardziej utalentowanych, um, utalentowanych naukowców, mm -hmm. młodych ludzi za granicę, po to, żeby odnosili spektakularne sukcesy, prawda? Żeby to wszystko, co najlepsze, zostawało tutaj. Natomiast warto też przypomnieć przy okazji tego naszego rozwoju naukowego, że jednak w tych ostatnich 30 latach polska nauka rozwija się nieprawdopodobnie dynamicznie. Mówię także o tej tworzonej w laboratoriach w naszym kraju. Liczba publikacji, jakość tych publikacji, liczba konferencji, spotkań, Migracja naukowców wewnętrzna w kraju i także właśnie za granicę do nas no jest niebywała w porównaniu do okresów naszego, rozwoju naszej nauki w Polsce wcześniej. Także to jest spektakularny sukces. Przypominają mi się słowa profesora doktora Gowina, ministra nauki sprzed trzech lat, na konferencji w Krakowie zresztą, mhm. który wychodząc, aby opowiedzieć środowisku akademickiemu Krakowa, jak będzie wyglądała nowa reforma nauki, powiedział, w dwóch czy w trzech pierwszych zdaniach tak. Proszę Państwa, polska nauka znakomicie się rozwija. Polscy naukowcy osiągnęli poziomy, które we wcześniejszych pokoleniach były nie, nieosiągalne. Jest fantastycznie. W związku z tym musimy się zreformować. To zapamiętałem, bo to był dla mnie taki oksymoron jakiś, jakiś kontrast mm. zupełny, bo nie za bardzo rozumiałem, po co w takim razie to reformować, skoro tak świetnie się rozwija. Wystarczyło dorzucić trochę grosza i dalej by się rozwijało. No, to jest dyskusja na temat nowej reformy nauki, Oczywiście. ale to jest nie temat naszej chyba rozmowy. Ale też się w nią wpisuje i ta refleksja o, o, samej, o samym wymiarze edukacji tutaj na pewno jest bardzo cenna. Natomiast ja bym chciał troszeczkę od tego tematu odejść, a poruszyć inny ciężki temat. Już tutaj padły te słowa, jaka jest przed nami perspektywa 10, 15, 20 lat. No, i właśnie o jednej z tych perspektyw chciałbym, chciałbym troszeczkę porozmawiać bowiem jedna z nich to coraz bardziej widoczny, coraz bardziej dotkliwy i szerzej poruszany, dyskutowany kryzys ekologiczny, który dzisiaj już widzimy, którego skutki już, już właściwie czujemy, jak przekłada się on właśnie na całą sferę badań botanicznych, na całą sferę ochrony środowiska, przyrody i jaka jest odpowiedź nauki na tenże kryzys. Z pewnością większe środki finansowe są przeznaczane na tematy związane ze zmianami klimatycznymi. Mm -hmm. W moim przypadku, akurat w ubiegłym roku nasz wniosek grantowy już nie dotyczy Środkowej Azji, nie dotyczy typowej, takiej czystej botaniki, ale właśnie dotyczy zmian klimatycznych. To są, będziemy badali reakcje roślinności łąkowej. W sztucznych basenach, które wybudowaliśmy w Radzionkowie mhm. I, i reakcje tej roślinności na zjawiska ekstremalne. Głównie chodzi o bardzo intensywny zalew ulewnym opadem. Będzie to robione przy pomocy takich komór, które będą podgrzewały łąkę, czyli będą namioty ustawione, gdzie w środku temperatura będzie mniej więcej o stopień półtora wyższa niż na zewnątrz. No i będziemy porównywali. Co się dzieje z tym zbiorowiskiem roślin w środku, w tym namiocie i to, co na zewnątrz. Więc to jest jedna, jeden z przykładów, że rzeczywiście finansujący naukę, państwowe instytucje finansujące naukę, z pewnością są zainteresowane tą tematyką. Mhm. No ale też przede wszystkim jest to ogromne wyzwanie dla nauk klimatologii. No, w ogóle właściwie wszystkich nauk, bo też spo, nauk społecznych, psychologii, jak ludzie będą odbierali te, te, ten nowy świat. Dla botanika to oznacza głównie inwazję nowych gatunków. Od południa i zwierzęta, i rośliny będą migrowały w kierunku na północ, będą uciekały z zbytniego gorąca i to się już dzieje oczywiście. Mamy takich przykładów mnóstwo, na przykład w okolicy Krakowa. Na, na Włocie chociażby, prawda? One migrowały z południa na północ, groszek liściakowy. No, wiele gatunków rzeczywiście pokazuje nam, że w związku z wyższymi temperaturami wędruje i przenosi granice północnego zasięgu bardziej na północ. A druga sprawa, oprócz tej, tych migracji, to jest teraz mi wyleciało, ale zaraz sobie przypomnę związane z ociepleniem klimatu, to jest wędrówka gatunków w górę. Mhm. Dlatego, że ten układ reglowy w polskich górach, Karpatach, Tatrach, Sudetach będzie, będzie się zmieniał. Czyli piętro kosodrzewiny będzie się przesuwało w kierunku piętra hal, regiel górny w kierunku piętra kosodrzewiny, regiel dolny w kierunku regla górnego. I to też jest temat do obserwacji. Właśnie Ośrodek Krakowski tutaj ma znakomite osiągnięcia. Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego od lat prowadzi tego typu badania. Wprowadzamy też globalizację zbioru danych. Mhm. Tworzymy bazy danych, które monitorują nie tak jak klimatolodzy czy oceanografowie, tak, temperaturę oceanów, co ma oczywiście ogromne znaczenie i jest to bardzo ważna dana, ale my monitorujemy właśnie szczyty gór. Sprawdzamy, bo tam już nie ma gdzie uciec, prawda? Jak rośliny rosną na, na szczycie mhm. i ociepli się klimat o stopień, i one tego nie wytrzymują, ale nie mają gdzie uciec, bo już nie ma drabiny, nie można się wspiąć na krzyż, na giewoncie, tam się nie da wyrosnąć. Więc natychmiast następuje redukcja liczby gatunków, zmiana kompozycji gatunkowej. Zakładamy zatem poletka monitorujące. Na długie lata do przodu. Mhm. Takie poletka w Polsce istnieją od lat, obserwacje w Puszczy Białowieskiej, po to, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika tych zmian, jaki jest trend tych zmian. Oczywiście botanicy użytkowi badają też rośliny użytkowe. No bo jeżeli się okaże, że nie będziemy mogli już uprawiać pszenicy albo żyta, tak, że będziemy musieli zmienić w ogóle rodzaje upraw w sadach, w uprawach zbożowych, uprawach okopowych. No to rzeczywiście może okazać się, że zmiany klimatyczne spowodują ogromny problem gospodarczy w rolnictwie. A w porządku. A w takim razie jeszcze do tego przemieszczania się gatunków. Czy temu jesteśmy w stanie jakkolwiek zapobiec? Czy jakoś się na to przygotować? Czy dojdziemy w pewnym momencie do etapu, w którym już po prostu nic dalej zrobić się nie będzie dało, jeżeli nie zacznie się temu zapobiegać przyczynom występowania tego zjawiska? Tak, no z przyczynami no to wiemy, co trzeba zrobić, prawda? Trzeba zamknąć kopalnie, trzeba ustawić panele, trzeba ograniczyć konsumpcję, także energetyczną itd. Tak tak to wiemy, co trzeba zrobić, i to jest tylko kwestia przekonania społeczeństw, że to się opłaca i warto, tylko że to nie my będziemy tymi, którzy ten zysk będą mieli. My będziemy być może mieli nawet stratę, ale zysk będzie po stronie naszych dzieci i wnuków itd. Tak Natomiast co można jeszcze oprócz tego zrobić? Prawo, nowa, nowa ustawa o ochronie przyrody, nowa ustawa o klimacie, nowa ustawa o tradycyjnym użytkowaniu ziemi. Wiele różnych regulacji powinno być wprowadzonych po to, aby ograniczyć skutki inwazji roślinnych, inwazji gatunków obcych. Mamy przepisy, ale one często są martwe. Na przykład taki, że nie wolno wprowadzać do natu naturalnych ekosystemów gatunków obcych. No ale Jakoś tak się dzieje, że w ogródkach mamy mnóstwo tych egzotycznych gatunków. Ludzie nie lubią naszych rodzimych gatunków. To mnie trochę dziwi, bo pod tym hasłem patriotyzmu dla mnie nie tyle kryje się patriotyzm państwowości naszej. Tak? No, być może dla wielu ludzi to jest fundament patriotyzmu. Jakiś mi dojczyźniany. Dla mnie mit założycielski kraju, to jest patriotyzm kraju, mhm. patriotyzm ziemi. Czyli moja emocja w stosunku do. Katr, jezior mazurskich, Puszczy Białowieskiej, Wisły, Odry i tak dalej. I moich roślin, i moich zwierząt. To jest dla mnie patriotyzm, nie tylko jako przyrodnika, także jako po prostu obywatela. A wydaje mi się, że to jest dość awangardowe. I, i tutaj, może panu profesorowi przerwę, ale. W szerszej świadomości wydaje mi się, że jest dość mała właśnie wiedza dotycząca tego, jak bardzo jest to różne, odrębne od tego, co poza granicami, tak? immanentne dla tego regionu. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ja uważam, że twórczość patriotyczna, szczególnie XIX-wieczna, tak? czy pozytywistyczna Orzeszkowej, i Prusa, i tak? czy romantyczna Mickiewicza Słowackiego, ona cała zasadza się na jakości i pięknie polskiej przyrody. Jak ktoś czyta pana Tadeusza albo inne Ody, no przecież to jest nic innego jak opowieść o polskich lasach, o polskich łąkach, o polskich jeziorach. Świtezianki albo obrazy, malarstwo. Jak się pójdzie do Muzeum Narodowego, to jedne z najbardziej patriotycznych, wzniosłych dzieł Malczewskiego, wielu, Matejki, wielu innych: no to tak, albo to jest oczywiście miecz i wojna, ale kto lubi się zabijać? No, kto się lubi zabijać? To jest, nie wiem, 5% społeczeństwa. Natomiast oprócz tych zbrojnych tam wysiłków, pokazywane, obrazowane są polskie krajobrazy, polskie rośliny. Te wszystkie babie lata, te wszystkie lasy i puszcze, mhm. to wszystko, te, te, te szpalery, na przykład wiesz, muzyka, bo do Chopina chciałem dojechać, mhm. muzyka. No przecież w muzyce polskiej patriotycznej, tej prawdziwej naszej, przebrzmiewają cały czas ćwierkania naszych ptaków, szum naszych rzek. To jest patriotyzm. Czemu tego nie, nie, nie pokazujemy i czemu tego nie widać? Ja pamiętam, kiedyś miałem nawet taki wykład na ten temat 11 listopada. Zadzwonił do mnie prezydent Opola. No i mówi, panie, panie doktorze, tak wtedy wie pan, bo tu mamy takie święto, okoliczność, wydarzenie to Pan by coś powiedział. Ja mówię, Panie Prezydencie, ale ja jestem bardzo specyficzny. Mnie czyn zbrojny w ogóle mnie interesuje. Nie jestem pacyfistą, bo rozumiem, że czasami trzeba dać odpór najazdowi, ale... I on powiedział, wie Pan, to powiedziałem o tym patriotyzmie kraju, nieba, gwiazd moich itd. i tak dalej. I mu się to spodobało. I po tym spotkaniu stwierdził, po tym moim wykładzie, stwierdził, że to było najlepsze, co można było powiedzieć o patriotyzmie kiedykolwiek słyszał, tak? mówi, że dziwi się też, dlaczego ludzie lubią słyszeć ten, ten huk wystrzałów z karabinów, z armat, te uderzenia tymi, tymi oficerskimi butami po bruku w związku z, z świętem niepodległości albo w związku z tym, że musimy się uzewnętrznić z naszymi emocjami miłości do naszego kraju. Więc ja raczej jestem, zdecydowanie nawet trochę hiperbolizuję sprawę po to, żeby zachęcić ludzi, żeby kochali przede wszystkim swój kraj. I w takiej formule łatwiej będzie nam przekonać, mm -hmm. że trzeba coś zmienić w naszym zachowaniu, bo jest ocieplenie klimatu. Ocieplenie klimatu, oczywiście, technicznie to jest jakaś instalacja, jakiś samochód elektryczny być może, tak? Zakładamy, że oczywiście prąd jest też ekologiczny w cudzysłowie. Inne podejście do, do budowania rodzin, relacji społecznych. Natomiast przy. Łatwiej nam to będzie przekonywać ludzi, a to jest kluczowa sprawa. Jak przekonać społeczeństwa do tego typu rozwiązań? Techniki i technologie są. Teraz trzeba tylko i wyłącznie odpowiedniego nastawienia. Jeżeli zbudujemy taki patriotyzm ziemi, patriotyzm kraju, to zdecydowanie pójdzie nam łatwiej. Mnie właśnie w pełni przekonuje to, co pan profesor powiedział o patriotyzmie Ziemi, natomiast właśnie zastanawiam się, czy tutaj nie ma pewnej klamry, tego, kiedy ludzie zaczynają go dostrzegać, zaczynają go po prostu w pewien sposób identyfikować, tak? czyli odróżniać polską łąkę od łąki gdziekolwiek na wschód, tak? czy, czy nasze. I to jest nasza rola. I, właśnie. I to jest właśnie ta rola, bo łatwiej zobaczyć granicę między Goethe a Mickiewiczem niż, niż właśnie tutaj. W przypadku bioróżnorodności. Dokładnie się tutaj z Panem zgadzam. Właśnie rolą polskich naukowców jest niewylewanie dziecka z kąpielą. Czyli przy tej modernizacji i internacjonalizacji naszej działalności trzeba jednak pamiętać, kto płaci nasze pensje i kto nam dał tą szansę. No, dał nam to szansę naród polski. Niezależnie od tego, jak suweren co robi wobec naukowców i nauki. Tym, którym się udało, powinni absolutnie realizować ten strategiczny plan patriotycznej emocji w stosunku do polskiej flory, polskiej fauny, mm -hmm. polskiej roślinności i tłumaczyć ludziom, że to jest nasze bogactwo, nasz zasób. Z tego wynikają nasze pieśni, nasze hymny, nasze, nasze, po, nasza tożsamość w ogóle. Mm -hmm. <laughs> y Dlatego oprócz publikacji pisanych w języku angielskim, Oprócz publikacji wysokoimpaktowych, tak zwanych, które gdzieś tam krążą po świecie, ale no z polskiego narodu niewielu ich czyta, obowiązkiem każdego botanika, w szczególności, czy każdego kaloszowca, tego, który wychodzi w teren, jest przygotowywanie treści, obrazów, mm. zdjęć, publikacji, które właśnie w ogrodach botanicznych mają interfejs ze społeczeństwem. Mało tego, uważam, że także kiedy no, z reguły w tej chwili to jest tak, że rolnik nas goni ze swojego pola, prawda? Ale ja zawsze jestem przekorny i próbuję z tym rolnikiem podjąć rozmowę. Mm. I mówię, panie drogi rolniku, my tu jesteśmy, wie pan, dlatego, żeby udokumentować piękno pana ziemi. Nie chcę nic panu zabrać, nie chcemy nic panu podeptać. Jeśli coś się stało i panu się nie podoba, to ja przepraszam, wycofuję się. I chcę z panem porozmawiać, jak no oczywiście to trzeba dopasować do rozmówcy, tak, że, że widzę, że pan tutaj posiał, no, mhm. tym razem pszenicę. A jakie pan tu chwasty obserwuje? Czy jest więcej niebieskich, czy żółtych? I zaczynamy budować opowieść w ogrodzie botanicznym. Chcemy też właśnie wyjść naprzeciw społeczeństwu z etnobiologią i etnobotaniką. Okazuje się, że ludzie nie są zainteresowani tak bardzo molekularnymi tam badaniami, prawda, mm. jakimiś efektami naszych skomplikowanych analiz matematycznych. Większość społeczeństwa jednak oczekuje prostszej komunikacji poprzez barwy, różnorodność funkcji, kształtów, wielkości, zapachów. W tym idealna jest etnobotanika. Bo się zachwycić. Oczywiście. Ona jeszcze przy okazji powie, że z tego robiło się takie ubranka kiedyś. Nasze babcie z tego gotowały taką zupę. To jest trujące, to jest lecznicze. Krótko mówiąc, mnóstwo wątków, które mają bezpośrednie przełożenie na Polaków i to nie w pokoleniu tysiąc lat temu. Te rzeczy były podstawą naszej egzystencji raptem 3-4 pokolenia wstecz. Przecież 3-4 pokolenia wstecz i moi dziadkowie i pradziadkowie. Oni się leczyli u zielarzy. Oni żyli dzień w dzień z przyrodą na stole, na, w pracy, tak, na polu najczęściej. Także to warto pokazywać, skąd wyszliśmy. Te skanseny, tak zwane, w których podziwiamy głównie architekturę starych chat tak, drewnianych, te skanseny to powinny być też takim wehikułem czasu, który pokazuje, jak żyło się z przyrodą. Nie tak dawno wcale, bo to są raptem 3-4 pokolenia do tyłu w stosunku do Was, tak? do mnie. 3. Póki jeszcze można to odtworzyć. Póki to jeszcze w ogóle pamiętamy, mamy, póki te gatunki jeszcze istnieją. Bo co się stanie, kiedy nasze endemiczne gatunki, wykorzystywane w zdobnictwie ludowym, mm -hmm. wykorzystywane w kuchni ludowej, kiedy one w ogóle wyginą i wymrą i będą tylko i wyłącznie na szkicach obrazkach? No to jest odpowiedzialność polskiego botanika, żeby właśnie pilnować. Tych naszych wartości. Mm -hmm. W ewolucji nigdy czas nie płynie do tyłu, jak wiemy, prawda? Więc nie ma możliwości, że odtworzy się ten gatunek sam. Nigdy. Może bogactwo gatunkowe wzrośnie kiedyś za milion lat, dziesięć milionów lat, ale to będą już zupełnie inne gatunki. Doktryna ochrony przyrody i ochrony różnorodności mówi, że my mamy chronić te gatunki, które zastaliśmy na Ziemi. W granicach naszej odpowiedzialności, czyli w granicach Polski, mamy około 40 endemicznych gatunków roślin, szereg gatunków endemicznych zwierząt, głównie owadów. Nad nimi się mamy skupić, o nich mamy opowiadać, szczególnie jeżeli jest jakiekolwiek zainteresowanie ze strony czy środowiska akademickiego w postaci publikacji, mówię tu o publikacjach naukowych, badaniach, czy po prostu szarego obywatela, który jest zainteresowany pięknem polskiej przyrody. Mhm. Panie profesorze, jak zawsze, kiedy czas naszego odcinka, epizodu dobiega końca, a tak też jest niestety już teraz w tym przypadku. Chcemy zachęcić naszych słuchaczy, którzy poczuli się w jakimś stopniu, w jakimś stopniu zainteresowani tą naszą opowieścią, czy dziedziną nauki, o której, o której rozmawialiśmy, zaprosić w konkretne miejsca do odwiedzenia. W tym przypadku z pewnością Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Ale gdzie jeszcze możemy tutaj naszych słuchaczy do czego zachęcić, gdzie zaprosić? Ze swojej strony, oczywiście, zachęciłbym wszystkich zainteresowanych przyrodą, roślinami. Do ogrodów botanicznych, wszystkich ogrodów botanicznych. W Krakowie, w Warszawie, w Powsinie, w moim ogrodzie botanicznym, we Wrocławiu. No Mamy kilkadziesiąt ogrodów botanicznych. Myślę, że zdecydowana większość Polaków nie ma dalej niż 50 km do pierwszego ogrodu botanicznego. Odwiedzajcie Państwo ogrody botaniczne, bo są to Wspaniałe miejsca, wielofunkcyjne miejsca, gdzie nie tylko się można zrekreować, odpocząć, zregenerować, naładować akumulatory, ale gdzie można podyskutować z osobami wrażliwymi na piękno w ogóle, gdzie można zetknąć się nie tylko z, z bogactwem roślin, ale można zetknąć się z bogactwem wydarzeń kulturalnych. W mhm. ogrodach organizowane są koncerty muzyczne, organizowane są różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi. Komunikowane są różne wyprawy, odkrycia naukowców polskich i zagranicznych. Ogrody to są także miejsca, gdzie mówimy o ochronie przyrody. To jest miejsce, gdzie pokazujemy, jak to wyglądało, jak jest dzisiaj i jak powinno być w przyszłości, czyli edukujemy młodzież. Więc rodziców zachęcam, żeby koniecznie wzięli pociechy. Pociechy młodzież zachęcam, żeby brali rodziców, bo to jest idealna klasa do uczenia się o przyrodzie. Myślę, że to będzie coś, czego zwłaszcza po pandemii wszyscy będziemy potrzebować, do czego zapraszamy. Pan profesor Arkadiusz Nowak był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję bardzo.